Jesteśmy na żywo na YouTubie WP Sportowe Fakty przed meczem PGE Nigę Superligi, największym hitem, jaki w ogóle można sobie wyobrazić w tych rozgrywkach, czyli Vive Łomża, Vive Kielce, odwrotnie, Orlen, Wisła, Płock tym razem kontra Łomża, Vive Kielce. Mecz w niedzielę, Święta Wojna. Z nami są Michał Daszek z Orlen Wisły Płocki, Krzysiek Klijewski z Łomża Vive Kielce. No i chłopaki, trochę porozmawiamy sobie o tym meczu, który no, budzi największe emocje w polskiej piłce ręcznej. No nie bez powodu się go nazywa właśnie tak, nazywa się go Świętą Wojną. Czy wam się to określenie w ogóle podoba? Czy jest ono w jakiś sposób przesadzone? Nie wiem, wolelibyście inne? El Clasico, coś takiego, czy też jest okej? Okay? Michał, jako że ty będziesz gospodarzem w niedzielę, to może zaczniemy od ciebie. Znaczy, każda nazwa jest dobra tak naprawdę. Wiemy, o jakim charakterze jest ten mecz i tak naprawdę gdzieś tam od kilkudziesięciu dobrych lat to jest mecz między dwoma najlepszymi polskimi zespołami w piłce ręcznej, więc no tak jak mówię, każde określenie jest dobre. Dla nas to myślę, że podobnie Krzysztof myśli. To jest każdy kolejny mecz jest najważniejszy i liczy się to, żeby po prostu zagrać te mecze i żeby cieszyć się grą, żeby pokazać wszystkim, że piłka ręczna w Polsce stoi na wysokim poziomie. Krzysiek, a ty jak sądzisz? Wiesz co, ja nie do końca z Pingała, nie. Lubię tę nazwę Święta Wojna. Dla mnie to nie jest mecz o życie czy śmierć. Na pewno jest to mega ważny mecz, jak dla mojej drużyny, jak dla Michała drużyny, ale nazywać ten mecz Świętą Wojną to bardziej, wydaje mi się, jest to chwyt marketingowy przez dziennikarzy nazwany, bo to się po prostu lepiej sprzedaje. Natomiast tak też Michał wspomniał, to są dwie najlepsze drużyny ponad dekady, które biją się o najwyższe cele w naszym kraju i do tego meczu tak naprawdę nie trzeba specjalnie się motywować, mobilizować, bo sama nazwa Orlen Wisła Płock w uszach moich kolegów wywołuje dodatkową adrenalinę i podejrzewam, że kolegów Michała z drużyny jest podobnie. To jest taki mecz, o którym się rozmawia w szatni już długo przed tym, jak on się zacznie? Jak to jest, Krzysiek, może teraz ty, bo chyba tych meczów masz więcej. Tak, chłopaki, szczególnie ci nowi, którzy teraz tego sezonu do nas przyszli, a jest ich nawet halo? No, chyba Krzyśka zgubiliśmy. Tak, już cię mamy z powrotem. Więc chłopaki często pytają i mają wiele pytań odnośnie tego meczu, całej oprawy, jak to wygląda, jakie emocje towarzyszą tym spotkaniu. O stawkę nie muszą pytać, bo wiedzą zawsze, o co gramy. Wydaje mi się, że w tym roku pierwszy raz w historii chyba przyjdzie nam grać bez publiczności, gdzie zawsze ta publika była jakby dodatkowym smaczkiem i solą chyba w tych rozgrywkach pomiędzy oboma drużynami. I na pewno Michał się też ze mną zgodzi, że będziemy ubolewać nad tym, że tych kibiców w Płocku tym razem w Płocku nie będzie, bo jakbyśmy grali na pewno teraz w Kielcach, to też tych kibiców by nie było przez panującą pandemię i obostrzenia. No i z tego powodu też na pewno ubolewamy. Jasne. Michał, a jak to jest u was? Już od dawna mówicie między sobą o tym, że właśnie w niedzielę jest ten mecz z Vive i w ogóle zwykle tak jest, że dużo wcześniej już o tym rozmawiacie? Znaczy powiem tak, że wszyscy oczywiście czekamy na te mecze z Kielcami, bo Kielce to jest jeden z najlepszych zespołów w europejskiej piłce ręcznej, więc każdy zawodnik czeka bardzo na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności na tle tak mocnego rywala. Muszę dodać, że tak jak Krzysztof mówił, no te mecze bez kibiców, no nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale niestety w tym sezonie będą one musiały się tak odbywać, więc to na pewno będą inne mecze. Dodam też, że no tego czasu na przygotowania do każdego meczu jest mało niestety, bo zarówno my, jak i Kielce gramy często po dwa mecze w tygodniu, więc przygotowujemy się z meczu na mecz i gdzieś tam tego czasu jest zawsze mało, więc to też automatycznie te rozmowy schodzą na dalszy plan, ale mogę zagwarantować, że na początku sezonu zawsze to jest mecz najbardziej wyczekiwany przez naszych zawodników. Jak takie rozmowy wyglądają w szatni o
o świętej wojnie. O czym wtedy rozmawiacie? O tym, jak trzeba zagrać, żeby wygrać? Kto jest mocny w zespole rywali w danym momencie? No, jak zagrać, żeby wygrać? No, pytanie jest, myślę, że dosyć zawiłe, ale odpowiedź też może taka być, a najłatwiejsza jest, że rzucić więcej bramek niż przeciwnik. I to się wydaje proste, ale wiadomo, że tak nie jest. I myślę, że jeżeli my tutaj w szatni rozmawiamy na temat tego meczu, to bardziej patrzymy personalnie na zawodników na danych pozycjach. I no tu trzeba powiedzieć, że Łomża Vive Kielce no, dysponuje na każdej pozycji po dwóch światowych zawodników, jest na światowym poziomie, więc gdzieś tam tych słabości ciężko szukać i tak naprawdę no, po prostu my sobie tylko przypominamy o tym, żebyśmy dali z siebie wszystko w danym dniu i na pewno, żebyśmy po meczu mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć, że na dany dzień zrobiliśmy wszystko, aby ten mecz wygrać. I oczywiście myślę, że na tym to polega, bo tutaj główną rolę będzie grało zaangażowanie i ta walka, a zawsze tego nie brakuje. Wspominaliście o tym, że mecz chyba pierwszy raz w historii odbędzie się bez udziału kibiców, no takie czasy. Zwykle to było tak, że ten, kto grał u siebie, to kibice tej drużyny no, byli potrafili zgotować takie piekiełko przeciwnikowi i no pewnie też ta temperatura widowiska przez to się podnosiła. Czy macie jakieś takie poczucie, przewidywanie, że ze względu na to, że tym razem trybuny będą puste, to i mecz będzie o niższej temperaturze, będzie chłodniejszy, spokojniejszy? Krzysiek, może ty? Nie wiem, że będzie spokojniejszy. Drużyna spotka Białocą, ma grać, my też wiemy, jaka jest stawka. Także mimo tego, że tych kibiców nie będzie, my na pewno nie będziemy odpuszczać, tak jak nasi przeciwnicy tego też robić nie będą i będziemy grać na 100% po prostu. Wydaje mi się, że tutaj nie ma kalkulacji. To są mecze, oczywiście tutaj nikt ręki nie będzie cofał. Krzysiek nam gdzieś ucieka. Dobrze, to poczekamy, może wróci. Halo, Krzysiek, jesteś z nami? Ja się widzę cały czas. Nie, bo wtedy przerwało nam. No dobrze, to czy jeszcze chcesz kontynuować, czy już lecimy dalej? A nie wiem, czy urwało coś, czy no dobrze, powiem jeszcze raz, że temperatura tego meczu zawsze cały czas będzie wysoka, pomimo tego, że tych kibiców zabraknie. Wiadomo, że ten ósmy kibic w Płocku zawsze był dużym bonusem dla gospodarzy i bywały momenty nie raz, nie dwa, że kibice nieśli swoją drużynę do przodu. A nas czasami to deprymowało. Natomiast ich teraz zabraknie, ale nie wydaje mi się, żeby Płock na tym będzie ubolewał. Oni będą podejrzewam, będą chcieli grać od początku twardo i agresywnie, żeby narzucić swój styl gry, żeby się nakręcać pozytywnie i nas stopować. My natomiast musimy się też na to przygotować i być gotowi od początku na to, żeby gryźć parkiet. Pamiętacie swoje pierwsze mecze w Święte Wojny? Michał, ty w barwach Wisły, tak? Bo w Łomży, Kielce nigdy nie grałeś. No tak, w barwach Wisły i powiem szczerze właśnie, że nie mogę sobie za bardzo przypomnieć tego meczu. No niestety. Wydaje mi się, że to było w Płocku, ale pewien nie jestem niestety, bo tych meczów już dużo było i tak naprawdę po każdym meczu jest mnóstwo emocji, więc no ciężko mi teraz przypomnieć niestety. Krzysiek, ty pamiętasz? Halo? Słyszymy się? Podobnie jak Michał, wiesz... Halo, słychać? Tak, słyszymy się teraz. Halo? Tak, jestem. Czy mnie słychać? To jest mój dziewiąty sezon. Sezon mój w Kielcach i tych meczów z Płockiem miałem przyjemność rozegrać sporo, bo to nie tylko Liga, ale też Puchary, też Liga Mistrzów w jakimś okresie było tak, że się spotykali na pewnym etapie rozgrywek właśnie w
najlepszej lidze w Europie, więc no, z przykrością powiem, że nie pamiętam mojego pierwszego meczu. Jasne. Ale pewnie pamiętasz, bo chyba był taki sezon, że ty grałeś w Kielcach, a twój starszy brat w Płocku. Tak, to pamiętam i te mecze były dodatkowo szczególne dla mnie, bo nie dość, że grasz przeciwko drużynie z Polska, która naprawdę jest motywatorem twojemu bratu, to też chciało się udowodnić swoją wyższość, więc no, te mecze były dodatkowo szczególne dla mnie. Mm-hmm. Ostatnie święte wojny to skończyły się no tak, że nerwowo się robiło na końcu, jakieś tam były awanturki. Powiecie, dlaczego tak się dzieje w tych meczach, że jest tak gorąco, że dochodzi do takich spięć? Michał, może ty? No tak, no to emocji w tych meczach jest mnóstwo. Okay. Dobra, jeszcze raz. Chodzi o to, że ostatnie święte wojny kończyły się tam nerwowo, były awanturki, spięcia i tak dalej. I pytam was teraz o to, dlaczego tak się dzieje. Więc Michał, kontynuuj proszę. No ja powiem tak, no, jest bardzo dużo emocji na tych meczach i tak jak tutaj Krzysztof wcześniej mówił, kibice na hali podgrzewają tą atmosferę, co oczywiście jest zrozumiałe. No i że to jest nasz sport jest bardzo kontaktowym sportem, to niestety gdzieś tam te emocje też nam się udzielają. Wiadomo, że fajnie by było, gdybyśmy byli cały czas zimnokrwiści, panowali nad tymi emocjami, ale po prostu czasami nas też ponosi i myślę, że to często są niepotrzebne tak naprawdę emocje, tak? Bo wiadomo, że my jako zawodnicy zawsze szanujemy siebie nawzajem, a w sporcie najważniejsze jest zdrowie i gdzieś takich tych bezsensownych sytuacji należałoby unikać, ale tak jak mówię, czasami po prostu nas też emocje ponoszą. Mhm. Powiedzcie, jak to jest, a właśnie, jeszcze Krzyśkowi dajmy okazję się wypowiedzieć w tym temacie. Wiesz co, ja tutaj krótko, nie wydaje mi się, że nie chcę wierzyć w to, że którykolwiek zawodnik chciałby zrobić krzywdę swojemu przeciwnikowi w tym meczu. My jesteśmy przede wszystkim zawodowcami i wiemy, że trzeba się szanować, bo piłka ręczna to przecież tak naprawdę nasz chleb i nikt nikomu nie chce krzywdy zrobić specjalnie. Mhm. A to też chciałem podkreślić. Wiadomo też, jak Michał powiedział, czasami w tym ferworze walki i nadmiernej tej adrenaliny pod wpływem emocji człowiek może niechcący zrobić krok za dużo i potem konsekwencje są różne. Natomiast fajnie by było nad tymi emocjami panować, ale też tutaj sobie siedzimy i miło tak sobie rozmawiamy spokojnie, to inaczej się o tym mówi, a inaczej jest jak jesteś w tym kotle i przyjmujesz te ciosy na bieżąco, więc nikt nikomu na pewno krzywdy robić nie chce i ja sobie nie wyobrażam, żeby przed meczem któryś z trenerów mówił weź rób krzywdę celowo temu czy tamtemu, bo tak będzie nam łatwiej wygrać mecz. Wiadomo, że my się szanujemy, przede wszystkim my się wszyscy dobrze znamy. My prywatnie mamy bardzo dobry kontakt, przecież wiele lat graliśmy razem, ja przykładowo z Michałem w reprezentacji i mamy fajne wspólne wspomnienia z gry dla Orzełka. Dlatego też się bardzo lubimy, szanujemy i tych takich fajnych koniunkcji w tych drużynach na co dzień, którzy też się znają z reprezentacji, więc nie wydaje się, że koledzy podczas meczu musieliby sobie robić krzywdę. Mm-hmm. No to jak to jest, jak jesteście razem na kadrze? Czy w reprezentacji bywało tak, że był obóz kielecki i płocki, czy raczej one się mieszały i to nie miało wpływu na to, jak czy się lubicie, czy się nie lubicie, z kim się trzymacie bliżej, z kim nie? Z tego, co ja pamiętam, nie było żadnych obozów. O, tak. Mhm. Ja bardzo dobrze spędzam. Jak też ma rację, do dzisiaj tak jest. Spędzamy bardzo dużo czasu razem ze sobą w klubach, więc naturalną kolejną rzeczy jest, że lepiej się znają osoby, które razem grają, pracują, trenują w klubie, ale myślę, że na kadrze tego czasu również, tym bardziej, że za chwilę będzie taki znowu okres styczeń, gdzie tego czasu mnóstwo spędzimy razem na kadrze, to no, znamy się, lubimy się, oczywiście, że tak, ten kontakt cały czas jest podtrzymywany, czy tak jak mówię, na zgrupowaniach reprezentacji, czy poza. Jeżeli jesteśmy świeżo po takim meczu, po świętej wojnie, to oczywiście
czasami jakieś docinki są, ale to są w formie żartów i każdy wie, po co przyjeżdża na reprezentację Polski i w jakim celu, więc tutaj też jest, oczywiście wszyscy jesteśmy profesjonalistami i przyjeżdżając na zgrupowanie reprezentacji skupiamy się na tym, po co tam przyjechaliśmy. Mhm. To powiedzcie jeszcze, Michał, może od ciebie zacznijmy tym razem, taki mecz z Kielcami, który ci najbardziej zapadł w pamięć. Ten ostatni, ten w Płocku, przepraszam, przedostatni, rok temu, zapadł mi najbardziej w pamięć, ponieważ no niestety to był mój pierwszy bodajże mecz Świętej Wojny ze wszystkich, które miałem okazję zagrać, którego niestety nie mogłem rozegrać, bo byłem podczas rehabilitacji kontuzji i oglądając te mecze, nie mogąc mieć wpływu na wynik, to zupełnie inaczej się odczuwa i ogląda, więc tam naprawdę miałem duże emocje i no i przede wszystkim cieszyłem się, że zespołowi z Płocka udało się wygrać, także to był mój taki chyba najbardziej pamiętliwy ten mecz z Kielcami. Mhm. Krzysiek, a u ciebie, które to było spotkanie? Halo, halo? Słyszałeś pytanie? Nie, coś przerywało. Dobra, więc pytanie takie samo. Który mecz z Płockiem najbardziej ci zapadł w pamięć z tych wszystkich, w których wybrałeś udział? No wiesz, to zawsze mecze, szczególnie te pucharowe, jeżeli chodzi o finał Pucharu Polski, są dla nas chyba szczególne, bo to jest tak naprawdę jeden mecz, który decyduje się to, czy wygrywasz puchar i zabierasz go do domu, czy jednak nie. Tutaj nie ma taktyki meczów do wygrania do dwóch czy trzech zwycięstw. Tutaj decyduje forma dnia i lepsza, jakby powiedzieć, lepsza dyspozycja bramkarzy, bo to też jest ważne, jeżeli chodzi o te mecze między nami. No i tych meczów na styku w pucharze było bardzo dużo. I pamiętam, jak, nie pamiętam, który rok dokładnie, ale był jeden mecz taki, gdzie na Torwarze Michał Jurecki w ostatniej akcji rzucił bramkę na zwycięstwo. Było też chyba dwa lata temu podobnie, jak graliśmy w Poznaniu, półfinał Pucharu Polski, co Cupara obronił po ostatni rzut Rakocy, dlatego też mogliśmy wygrać i zrobić ten puchar do domu, więc te mecze na pewno zostały mi w pamięci. Mhm. No dobrze, to powiedzcie jeszcze, teraz Krzysiek, może zaczniemy od ciebie. Taki zawodnik Orlen Wisły Płock z obecnej drużyny, Michała Daszka, wyłączmy z tego konkursu, który na tobie robi największe wrażenie w tym momencie. Nie słyszałeś, dobra. Jeszcze raz, teraz słyszymy? Halo, halo? Przepraszam, powtórz całe pytanie, bo nic nie doleciało. Zaczynam, dobra. Taki zawodnik z Orlen Wisły Płock, Michała Daszka nie bierzemy pod uwagę, który największe wrażenie na tobie robi w tym momencie? Halo? Tak? Nadal nic. Halo, halo? Dobra. To może póki Krzysiek ma problemy, żeby tu nas słyszeć, to Michał, może ty odpowiedz w Kielcach, kto jest taki, kogo gra najbardziej ci się podoba. No właśnie, i tu niestety nie da się tak odpowiedzieć, ale myślę, że śmiało mogę wyróżnić trzech zawodników i myślę, że to jest na równi, bo według mnie takimi naturalnymi liderami zespołu z Kielc są bramkarz Andreas Wolf, który w szczególności w tych najważniejszych meczach potrafi się wznieść na wyżyny. I jest dwóch rozgrywających, Aleks Dojszebajew i Igor Karacic. Myślę, że oni tutaj stanowią trzon tego zespołu i że w tych najważniejszych momentach ta odpowiedzialność ciąży na ich barkach. Także, ale osobiście powiem, że tak naprawdę wyróżnić jednego, no to niestety byłoby ciężko, bo ten zespół jest budowany na tym, aby na każdej pozycji byli wartościowi zawodnicy i myślę, że to się udaje. Okej. Okay. Jak Krzyśka nam wyrzuciło, to czekamy, aż do nas wróci. No dobrze, bo Michał, ty jak wspomniałeś w tym ostatnim meczu, co Niko Mindergia rzucił gola na sekundę przed końcem, to nie było cię tam, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie było mnie tam, ale to był przedostatni mecz, tak. W ostatnim meczu grałem w Kielcach i tam niestety nie podołaliśmy i przegraliśmy.
A od kiedy Xavier Sabaté jest waszym trenerem, to czujesz, że wasz ten poziom poszedł do góry, że jesteście w stanie bardziej się, dodajemy Krzyśka, jest z powrotem. Jest. Dobra, to musimy cofnąć, bo wrócimy do ciebie. Jesteś na dole i od razu dobrze cię słychać. Może to tak wygląda, że ten, który jest na dole, to ma najlepsze połączenie. Dobra, więc pytanie, na które Michał już odpowiedział. Taki gracz z Płocka, który największe wrażenie na tobie robi? Oprócz oczywiście Michała, którego jest fanem talentu, ale naprawdę, mówię poważnie, Michał zawsze miał fajny styl, jeżeli chodzi o skrzydłowego. Chłopak uniwersalny, może grać i na skrzydle, i na rozegraniu, i nawet na środku na kadrze. Więc chłopak wielu talentów. A mówiąc też tak naprawdę serio, bardzo się cieszę, że szybko Michał wrócił po operacji barku, która do najłatwiejszych należeć nie musiała, bo ja sam dwie barku przeszedłem i wiem, że to jest trudny proces rehabilitacji. Fajnie, że Michał szybko wrócił do zdrowia i tak naprawdę nie widać żadnych śladów po tym zabiegu i miejsca stał się znowu czołową postacią swojej drużyny. A drugą osobą wydaje mi się, że takim całym mózgiem ataku drużyny z Płocka jest Niko Mindygia, który naprawdę i rzuci, i poda, i dyryguje tym atakiem pozycyjnym w sposób naprawdę mistrzowski. Ja go pamiętam jeszcze z czasów gry dla Pikszeg, który wraz z Dejanem Mombaczem rozbijali każdą obronę w Europie, więc jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności, czysto techniczne i taktyczne, Niko Mindygia należy do jednych z najlepszych środkowych w Europie. No dobrze, to teraz jako, że już 25 minut, a więc już nie zostało nam tak dużo czasu, a nie, jeszcze jedno pytanie tylko do Krzyśka, bo Michał nigdy nie grał za granicą, ty grałeś przez 7 lat w Niemczech w czołowych drużynach, więc dlatego cię zapytam, który mecz taki Bundesligi, którą rywalizację byłbyś w stanie wskazać jako tą, która najbardziej przypomina walkę Kielc z Płockiem? Więc to, jeżeli ja bym grał dla drużyny z Flensburga bądź z Kielu, to mogłem to porównać do meczu właśnie Polskiej Świętej Wojny, bo w Niemczech meczami na szczycie, na tym całym esencją handballu z Bundesligi były mecze pomiędzy THW Kiel a Flensburg Handewitt. Ja grałem dla drużyny z Hamburga przez 6 lat i te mecze oczywiście przeciwko Kielowi, jak i Flensburg, drużyny z Flensburga należały do meczów kolejki, czy nazywane meczami sezonu, ale one nie miały takiej samej pikanterii, jak te mecze pomiędzy drużynami Płocka i Kielc. Tam było coś więcej. No dobra, to teraz tak już zapowiedziałem wcześniej, będzie mały quiz, w którym będziecie odpowiadać na pytania nie o swoją drużynę, a właśnie o drużynę przeciwnika. O, widzę, że już rozgrzewka jest u Krzyśka i Michał też się cieszy. No dobrze, to zaczniemy tym razem od starszego, od Krzyśka. Na początek pytanie, które wydaje mi się powinno być dosyć proste, więc jakie zwierzę jest maskotką Wisły Płocka? Wydaje mi się, że misiek. No i myślę, że możemy uznać. Michał, to też do ciebie. Uznajemy to? Uznajemy, oczywiście, tak. Dwa miśki białe, numery 19 i 47. Michał, wiesz dlaczego takie numery? Oczywiście, że wiem. Data założenia klubu. To ja nie wiedziałem, więc już teraz zapowiem. 1947 rok. No dobrze, i teraz pytanie do ciebie, pewnie się spodziewasz jakie, czyli co jest maskotką Wiwę? Łomża Wiwę. Dzik Kiełek, o ile nie pomyliłem. Czyli mamy 1-1 na razie. Perfekcyjnie. Dziękuję, Krzysztof. Dobrze, teraz może być trochę trudniej i znowu zacznijmy od Krzyśka. Wymień trzy nazwy, pod jakimi grał w przeszłości, albo, zaliczmy też obecną nazwę, jak będą problemy. Zespół z Płocka. To pamiętam Petrochemię Płock, z którą jeszcze miałem przyjemność, przeciwko której miałem przyjemność grać jeszcze za czasów gry dla Śląska Wrocław. Chyba była sama Wisła Płock. I teraz jest Orlen Wisła Płock. Jeżeli uznajesz tą obecną nazwę. Uznaję, żeby było trochę prościej, więc akceptujemy i punkt dla Krzyśka. Michał, proszę, trzy nazwy
Kielczan. Ale poczekaj, to on już ma 20 sekund więcej na zastanowienie się nad odpowiedzią. Dobra, nie, zacznę oczywiście od Iskra Kielce. Tak. Obecna nazwa Łomża Vive Kielce, tak? I niech będzie Vive Targi Kielce. No to wybór był duży, dobra. Jest 2-2. Dobra, skoro Krzysiek ma tutaj zastrzeżenia co do równych warunków. No żartowałem przecież. Nie, dobra, niech nie będziesz potem mówił, że konkurencja nie była uczciwa, więc zaczynamy teraz od Michała. I to pytanie... Trudno mi ocenić, ale chyba jest, no takie powiedzmy średnio trudne. Czyli tak, zawodnika z jakiego kraju nie ma w aktualnej kadrze Łomża Vive Kielce? Chorwacja, Czarnogóra, Francja, Słowenia. Słowenia. Krzysiek, potwierdzasz? Niestety tak. Dobrze. Tak. Tak, i teraz pytanie. Niestety tak, bo byłeś kurczę dobry znowu. Czyli z jakiego kraju zawodnika nie ma w kadrze Orlen Wisły Płock? Czy to jest Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Węgry? Węgier jest, Francuz jest. Jakie były jeszcze? Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Węgry. Myślę, że Słowenia również. Michał? Zgadza się, tak. Nie macie? A mi się wydaje, że Serba nie macie. Poczekaj, jeszcze... Michał mi tu mrugnął okiem, to znaczy zaliczamy. Już daj spokój. Nie, na pewno. Zaliczamy. Tak? O kurczę, tak. To widać, coś mnie oszukało internety. Dobra, to nie zna. Ja już nie mam tutaj nic do powiedzenia. Michał jest najwyższym sędzią, więc jest 3-3. Dobra, a kogo macie ze Słowenii, z Serbii? Predrag Vein jest Serbem, tak. I również mamy młodego Ilicza, który ma obywatelstwo serbskie i węgierskie, więc tutaj okay, nawet... dobra, to jak najbardziej punkt dla Krzyśka. Więc teraz tak, pytanie. Dobra, może znowu zaczniemy od Michała. Ja mówię Vive z przyzwyczajenia oczywiście, Łomża Vive Kielce. Raz w historii w 2016 roku wygrało Ligę Mistrzów. Nie będzie to proste pytanie z kim i tak dalej. Pytanie jest takie, no po rzutach karnych wygrali z Weszprem i kto wtedy zdobył najwięcej goli dla zespołu z Kielc? Jeśli będą problemy, to możesz liczyć na pewną podpowiedź. Dobrze. Zacznę od tego, że obecnie tutaj Krzysztof, pamiętam, że miał... świetny mecz, jak i cały turniej i Krzysztof rzucił w regulaminowym czasie gry 6 bramek, o ile dobrze pamiętam. Nie umniejszać Krzysztof, jeżeli źle pamiętam. A ten kto... będzie 6, bo myślałem, że 2 tylko. Nie, więcej na pewno i to jedno z najważniejszych na koniec, pod koniec 60 minuty na remis. Ale któż tam rzucił najwięcej? Pamiętam, że Julen Aginogalde grał fenomenalne spotkanie, zresztą jak cały zespół. Chyba bym poprosił o podpowiedź. Dobra, podpowiedź jest taka, że no Michał, ta sama pozycja. Ta sama pozycja, no to Tobias Reichmann. No i to się zgadza, dobra. Czyli mamy 4-4. I jeszcze, nie mamy 4-4, tylko mamy 4-3, bo jeszcze Krzysiek musisz nadgonić, ale pytanie jest myślę bardzo proste. Jaką pojemność ma hala Orlen Arena, w której będziecie grać i można się pomylić o 500 miejsc? Jest to duży obiekt na pewno, mający trybuny z 3 stron. Dobrze, przeciąga. Ale jest około 5 tysięcy. 5-4-9-2, więc się zmieściłeś, czyli ma być 4-4. Dobra, teraz pytanie ostatnie i teraz tak, myślę, że Krzyśka zapytamy i one już się różnią, nie są takie symetryczne, chociaż w sumie to poprzednie też takie było. Czyli tak, Krzysiek, wymień 3 zawodników, którzy w Świętej Wojnie grali po obu stronach barykady, w jednym i w drugim zespole. Ale aktualnie co grają, czy grali? Nie, a to też jest ich aż 3? Nie, w ogóle w historii, tak kiedykolwiek. Na pewno Mariusz Jurkiewicz, na pewno Piotrek Krapkowski, Marin Szego. No to już nie musimy dalej.
Tomasz Gębala. Witalij Nat, chyba też tak, trener obecny Chrobrego. Dobra, więc pytanie nie było trudne. Zobaczymy, czy Michał sobie poradzi z takim oto pytaniem. Ten zawodnik, urodzony i wychowany w Kielcach, niedaleko hali Iskry, przez ponad 10, no nie, nie wiem czy przez ponad, ale przez 10 lat grał w barwach Wisły Płock, zdobył z nią 6 tytułów Mistrza Polski i rzucił dla niej ponad 1100 bramek. O kogo chodzi? Wydaje mi się, że chyba znam odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który grał na tej samej pozycji co ja i to był Tomek Paluch? No zgadza się, no bezbłędnie. Wszystko, no to muszę ogłosić remis, bo chyba, że ogłosimy rundę pytań dodatkowych, takie rzuty karne, ale tutaj już na przykład, żeby Krzysiek zapytał Michała, a Michał Krzyśka. Czy też przystajecie jak w szachach, bo ostatnio szachy są modne ze względu na pewien serial. Godzicie się na remis i... Ja jakąkolwiek rozgrywkę przeciwko Michałowi wziąłbym remis w ciemno. Michał. Dobry wynik. Krzysztof, czytasz mi w myślach. No dobra, a wy, to tak, skoro tak mówisz, to w niedzielę co, też bierzesz remis w ciemno? Nie ma remisu, będą karne przecież. Jak no tak. No, dobrze. No dobra, no to dzisiaj skończyliśmy remisowo. Orlen, Wisła, Płock, Łomża, Wibę, Kielce, 5-5. No i co, teraz czas dla was. Jeszcze, jeśli chcecie coś powiedzieć swoim kibicom, przeciwnym kibicom, w ogóle kibicom piłki ręcznej, przed tym niedzielnym spotkaniem, no to jest ta chwila. Krzysiek, może od ciebie. Jasne, chciałbym wszystkich kibiców zaprosić na ten mecz przed telewizory, tylko niestety przed telewizory, bo jeszcze wiemy, że obecna pandemia nie pozwala na oglądanie takich, wydaje mi się, wspaniałych spotkań na żywo. Także niedziela, godzina 19, jeżeli dobrze pamiętam, TVP Sport. Trzymajcie za nas kciuki, mam tu na myśli kibiców żółto-biało-niebieskich. Bądźcie z nami, wspierajcie nas, bo na pewno my tego potrzebujemy i postaramy się was nie zawieść. I Michał. To ja tylko kilka słów do naszych kibiców. Wiem, że mamy u was wielkie wsparcie i odczuwamy je nawet jeżeli nie jesteście na hali, bo różne akcje nasi kibice nam robią, więc odczuwamy to ich wsparcie i bądźcie również z nami na tym meczu, bo na pewno to wsparcie mentalne będzie nam potrzebne. I cóż, i pozdrawiam wszystkich sympatyków piłki ręcznej. Oczywiście zachęcam, tak jak tutaj Krzysztof, do oglądania meczu, bo na pewno będą emocje, jak w każdym meczu Kielc przeciwko Płocka, Kielc z Płockiem, więc te emocje my wam na pewno zagwarantujemy i mam nadzieję, że pokażemy kawałek piłki ręcznej. Dziękuję wam panowie za rozmowę, za udział w tej transmisji. Gratuluję bezbłędnego uporania się z quizem, który tutaj przygotowałem. Mam nauczkę, bo muszę wymyślić trudniejsze pytania na następny raz. No i co, powodzenia życzę wam w niedzielnym meczu. Przede wszystkim, żeby stał na bardzo wysokim poziomie i co, dużo zdrowia dla was wszystkich, bo takie mamy czasy, że to jest teraz najważniejsze. Dzięki panowie i kończymy transmisję. Do zobaczenia. Dziękuję. Dobra. End.